Walker, sensor readings are going through the roof. There are massive energy fluctuations running through the island. The air around it's in constant flux, shifting in composition. Witam wszystkich ponownie. To znowu Płynio 7, a to dalszy ciąg Hostile Waters and Deus Rising. Can you isolate what's causing it? Mhm. We've tried cleaning up the scans by passing them through every known filter, but it's not helping. The levels are so high, we can't isolate what's causing them. To oznacza kłopoty. Well, can you pinpoint their source? There does seem to be a concentration of energy in an area towards the very heart of the island. It may be worth looking there first. Mhm. All right, Church. Captain, you heard her. You know what you have to do, but move through the island very carefully. We've got no idea what they've got out there. Wszystkim co najgorsze, wierzcie mi. Okej, mamy całkiem spore zapasy energii, których będziemy potrzebować w tej misji. Okej. Od czego by zacząć? Nie od Rhino. To już jest przeżytek. Dzisiaj nastała era Behemota. Ależ on wygląda majestatycznie. Spójrzcie na tą komorę za nami, za chwilę się uśmiechnie, myśląc o tym, że będzie produkować takie fajne jednostki. Dobra, ale do rzeczy. Pierwszy behemot z przetwórnią na pewno się przyda. I co jeszcze mu damy? Jako, że to będzie nasz inżynier, to nie trzeba mu dużej siły ofensywnej, no wystarczy trochę pancerza. I jeszcze oczywiście osobowość. Elroy, nowy goście dostaliśmy. Nie żebym był rasistą, ale jego czoło wygląda jak jajko. Zresztą nieważne. Dobra, Croker. Łap, Longbowa. I nie chcę. Unit complete. Ready and waiting. Nie chcę cię przerzucać do żadnego punktu przerzutu. Okej. Drugi, kto się przyda, to na pewno będzie Shark. Z osłoną, z dwiema osłonami. Chociaż w sumie można się zamyślić, czy iść w dwie osłony, czyli są osłony plus doładowanie. Ale ja pójdę dwie osłony. I pancerz. I powiedzmy, że damy Elroya. Niech zobaczymy, jak się chłopak sprawuje na polu. A trzecia jednostka to może być Patton, no może. Mamy tyle energii, że możemy poszaleć. Nie mogę jak szybko kasować modów. Myślałem, że prawe kliknięcie będzie szybko kasować. Okej, ale przydałby się Warhammer. Co ja bym chciał mu dowalić tutaj? Na pewno parę osłon, na pewno parę pancerzy. W sumie patrzcie, jak to jest już blisko końca ten pasek osłony, jak będę ładował kolejne, to tylko troszkę on się zwiększy, więc w sumie nie wiem, czy ładowanie kolejnych osłon ma aż taki sens do ładowania. Z paskiem siły również jest podobnie. Nie jest to wzrost liniowy. Mogę mu też trochę pancerza dowalić jeszcze więcej. No i co? W sumie niewiele więcej chyba potrzebuje. Warhammer. Okej. Nie, nie, zapomniałem o najważniejszym. Oczywiście Patton ucieszy się z takiego ładnego. Nie, nie trzeba. Dlatego nie będę przenosił żadnych pojazdów, ponieważ patrzcie, jesteśmy praktycznie wjechaliśmy w lód, więc nie musimy tutaj przewozić pojazdów. Same sobie zjadło. Jak się nie jadło. Dobra, bierzemy. Scavenging now. Under attack, shield holding. This is Patton. If you have wings, get in here. Enemy unit. Ale nie potrzebne nam skrzydła, żeby rozwalać te. Już nie. Okej, dobra, zobaczmy. Tu jest radar. Tu jest radar. Ty sobie scavengujesz? Ale Ryan, poniszczymy te radary. Aha. Large walker on radar. Enemy engaged.
Niech ktoś się zajmie tym Lord Walkerem. Still exchanging fire. I have a flyer moving this way. Hostile unit destroyed. Red Walker approaching. Under attack. Shield holding. This is Kroger. Attacking. Enemy down. Spend one. Dobra, już jak widzicie się zaczyna jadka. Tam Patton strzela już. Jak zwykle powoli będziemy się poruszać do przodu. Patton, możesz się tutaj troszkę zbliżyć. Ty sobie będziesz tutaj powoli scavengerował, ponieważ masz własną broń, więc nie potrzebujesz pilnowania. My tutaj się powoli zbliżamy do centrum wyspy. Wow, co to jest? Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Coś do mnie strzela. Nie wiem co. A, tutaj jest. Disassemblery? O, to nie brzmi dobrze. Dobrze. Disassemblers and lots of them. If I'm getting this right, then that thing's a disassembler cannon, and it's aimed right at us. And from our preliminary readings, I've seen the entire population of the city to puddles of protein. Oh, Jesus. It never rains, but it pours. Is there any way to stop it firing? A cannon of that size will need huge amounts of power from somewhere, and they would also need cooling to keep it firing. There appear to be three sets of tendrils running under the ground from the cannon towards the perimeter of the landscape. The power sources have to be situated somewhere near the end of them. You have to stop that cannon firing, Captain. Millions of lives are relying on you. Our future is resting on you. Dokładnie. I to jest cała misja. Mamy godzinę na zniszczenie tego działa. Jak słyszeliście, całość ogranicza się do znalezienia jego źródła zasilania. Aha. A ten potrzebuje pomocy. I te latające skupiające. Mamy trochę... Jeszcze ten duży przyłazi. Roger that. Sir, yes sir. Affirmative, sir. Trzeba by znaleźć ich produkcję energii i ją rozwalić, bo z tego chyba się tutaj nie ruszymy za bardzo. Fajnie, cieszę się. Okej, tutaj mają trochę produkcji energii przynajmniej. Spuścimy im tutaj parę bombek. Może coś to zadziała. Tower's growing to nigdy nie jest dobra wiadomość. Okej, niedługo będziemy mieli...
Wracaj do skafandra, nie? Chciałem powiedzieć, że niedługo będziemy mieli energię. Na kolejne jednostki, co by nam pomogło zdecydowanie. Z pewnością. Enemy engaged. Still exchanging fire. I have a flyer moving this way. Still locked down here. Attacking hostile unit. I think I've got something on radar. Red bug heading this way. This is Patton. I'm taking hostile fire. No to strzelaj w niego. To się nigdzie nie posuwa. Wiecie co? Chyba przydałby się kolejny Shark z longbowem. Borden. Vehicle ready. Potrzebujemy cię. Borden on bay 3. Borden. Mhm. Orders confirmed. Croker. Okay. Accepted. Mhm. This is Patton. Sir, yes sir. Nie mówiąc już o tym, że mam skończony limit czasowy, żeby tutaj się bawić. To wiecie, co zrobię jeszcze kolejnego? Szarka. Lazar. Kolejny logbook. Lazar on bay one. Borden. Lazar here. Kiedy przestaną być potrzebne, zawsze można je łatwo oddać. Negative, sir. This is Patton. I'm taking hostile fire. Awaiting your orders. Target building under attack. Przestań strzelać. I've been engaged by the enemy. I have completed my orders, sir. A, be careful. One unit down. Co to się stało? Attacking. You're not bad. It's all about experience. You won't get big-headed now, will you? Strzelają sami do siebie. Flood moving. One unit down. Medium flyer on radar. Przynajmniej na razie nie chcę nie widać tych ciężkich. Okej, to jest ich produkcja energii. Udało się nam przebić. Strzelajcie proszę bardzo do swoich. Aaa, wieża. Niedobra zła. Wow, wow. Druga niedobra zła wieża. Wszystkie rozkazy. I'm taking heavy fire. I'm listening. Ty możesz wracać do Anteusa. Okay. Na razie się jeszcze nie przyda. Like a laborer? I'm taking heavy fire. Spend wisely.
Chyba sami musimy poskawędrować. We had folks like him for breakfast in the cavalry. It's a pleasure fighting with you. It's all down experience. Don't dwell on it. Building engaged. Flyer coming in. Target under attack. Under attack, shields holding. Target down. Structure under attack. Red Walker approaching. That's impossible. Lazar here, commencing attack. Still exchanging fire. Under pressure. Enemy down. This is Patton. Ty nie miałeś czasem czegoś atakować, Patton? Ta wieżyczkę, to i to. A potem jeszcze przyda się zniszczyć to i to. I to. Sampling in progress. Enemy destroyed. Enemy engaged. Patton here. I'm being engaged by the enemy. I've started demolition. Enemy unit engaged. Patton here. Hostile down. He put up a good fight. Enemy unit destroyed. Structure under attack. Patton here. Hostile down. This is Patton. I am attacking the structure. Off we go. Patton here, hostile down. Lazar. This is Patton. What is it? Scavenger, Crocker. Scavenger. Accepted. Yes, sir. Building engaged. One unit down. I have completed my orders, sir. Structure under attack. Yes, Lazar. Lazar here. Yes, sir. This is Patton. Roger that. Sir, yes, sir. Roger that. Affirmative, sir. Dobra. Dało się przełamać ich bronę, ale trochę to trwa. Trwało, a musimy się spieszyć. Orders complete. To działo nie wygląda na zbyt przyjazne. Structure destroyed. Patton here, hostile down. Unit engaged. Dobra. Potem zajmie się potem tym. Roger that. Lazar. This is Lazar, taking fire. Get on my face. One unit down. Patton here, attacking. Blast tower. Patton here, hostile down. Blast tower. Borden here. I'm listening. I've commenced demolition. Dobra, wiecie co? Kolejny Rhino, który sobie zbudujemy. Rhino, sorry. Behemoth. Nie będzie aż taki fajny. Będzie za to miał moduł naprawczy. No i nawet nasz, już od razu nas na niego stać. Czy co, możemy go sobie od razu dostarczyć tutaj. Tylko, że przydałaby się jeszcze osobowość. Roy. Vehicle ready and on deck. Ready on bay one. One unit down. Two easy. Target building under attack. I'm up. You want bad mother. It's all down experience. Now, I want some action. Patton here, hostile down. Structure under attack. Kaboom. Reeling. Dobra. Te budynki już tutaj nie będą stanowiły dużego zagrożenia. Potem się prześlę kogoś z miotaczem płomieni, żeby to spalił. This is Crocker. What do you want? This is Patton. Co, ruszamy dalej. Sir, no, musimy się spieszyć, tak jak wspomniałem. Roger to that. Awaiting new orders. Position acquired. Otóż, nie wspomniałem jeszcze, ale wykonanie tej misji jest na czas.
Dlatego ciągle powtarzam, że trzeba się śpieszyć. Bazaar here. Roger. I'm listening. Okay, sir. Now down and in position. Awaiting new orders. Mhm. Yeah. Nie, nie, nie. Yes, sir. Ta. This is Elroy. Borden here. Dobra, Borden niech wyjdzie naprzód. I wish you happy. Lazar. Okay. Yes, sir. Yes. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez? Tutaj widzimy nasz cel. There's one of the generators. It seems to have an inbuilt cooling mechanism. Destroy it. Affirmative, sir. Mhm. Tylko, że zaraz się tu zaroi od całej maści brzydkich rzeczy. This is Patton. Commence an attack. Awaiting new orders. Production facility on radar. Attacking building. Mhm. Tak jak mówiłem. I'm listening. Roger that. Zły przycisk. Borden. Blast tower detected. Blast tower. Aha, to jest tam gwoździerz cały. That location is unattainable. Alien production facility detected. Okej. Gdzieś tutaj powinni się pojawić ich produkcja energii dla tego obszaru. Jak ją szybko zlikwidujemy, to szybko będziemy mogli rozwalić ten cały. O, tutaj się chyba zaczynają pojawiać. This is Patton. Yes, sir. Sir, yes, sir. What can I do for you? Okay, Lazar here. Cofnij się, Lazar. Confirmed. Borden. Orders confirmed. Still locked down here. Repair A-OK. Commencing repairs. Enemy down. Still locked down here. Okej, tam już zaczynają latać latacze, bo jak widzicie, jeszcze wyskoczyły dwie te fabryki. Tutaj pewnie zaraz wyskoczy ta wieża, duża, brzydka. Potem się będzie musiał zająć tymi wieżami. Panie ten nerd, ale Roy takie ma zabawne gadki. Attacking. Unit destroyed. I'm old enough to wipe my own arse without you holding my hand. Continued engagement. Demolition underway. Enemy down. Tower spawning. Shields holding. I've commenced demolition. Okay. Trzeba pozdejmować tę wieżę. Lat nie będę tam. The nodes are growing into towers. Enemy down. Zajmował patrona. Nie trzeba sam wie co robić. Tower spawning. Not a bad little soldier. It's all that experience. Let's do 'em. Hostile destroyed. Elroy here, repairing. Patton here. O, dobrze. Słyszeć, że wziął się do roboty za odpowiednie od razu. Po co właśnie do tego działa? Enemy down. We had folks like him for breakfast in the cavalry. Repairs underway. Patton here, hostile down. Tak przydałby się jeden też z doładowaniem. Gdyby miał trochę większą siłę ofensywną. Okej, dobra, nieźle poszło. Nie wiem, czy tu mają jeszcze jakąś produkcję energii. Z tego, co mi wiadomo, to nie. Ale mogę się jak zwykle mylić. Okej, przestały wyskakiwać robale, więc domyślam się, że nie mają. I'm listening. Will do. Borden.
wjeżdżać tutaj. I przy okazji możemy też niszczyć to. To jest właśnie to źródło energii dla tego dziadostwa. Dlatego działa dezasemblerowego, więc im szybciej to zniszczymy, tym lepiej. 5 atakujące. No, ty pracujesz, a coś powoli ci idzie to skawędziowanie. Przyda się Fenix z dwiema osłonami i z doładowaniem i z jeszcze dodatkowym pancerzem. Niech będzie, że albo Kenzie i z Firestormem, to on popali te budynki, co mówiłem. Jednostek energii. Akurat. Unit complete. Kenzie on bay one. What can I do for you? Możesz tutaj poruszyć się i zniszczyć wszystko, co znajdziesz na drodze. All done. Who's next? Ale Roy, lubię cię, bo masz fajne gadki, ale nie poradzę z ciebie trochę. Również. Borden here. Atakuj to. Okay, sir. Borden going in. Wytrzymałeś, dziadas. Coś tam czerwonego u niej jeszcze zostało, mam nadzieję, że to nie jest jakiś akak. A nie, to tylko moździerz. Powinna dać sobie radę. Don't move, repairing. I've completed my orders, sir. Okej, okay, dobra, zniszczyli. Teraz nasza wesoła gromadka jedzie tutaj. Kogoś nie zaznaczyłem. Patton. I jedziemy szukać drugiego źródła. Safe. Ty jedź za Pattonem. Ty jedź za Pattonem. Ty jedź za Pattonem. Hostile neutralized. Demolition complete. Building engaged. This is Lazar commencing attack. Nothing but rubble and smoke. I've engaged the building. Au. Szczęście mam tarczę. Tylko gdzie to było? Chyba gdzieś na północy. Można szukać po tych śladach krwawych. Structure under attack. Yeah. Will do. Yep. Borden. Yes, sir. Sir, roger to that. Sir?
Naprawdę, to może się Kenzie tam tym zająć, więc my mamy ważniejsze rzeczy na głowie. I'm listening. Okay. Chyba się zbliżamy. Radar outpost detected. Qu'est-ce que vous voulez? Yes, sir. Okay. Demolition complete. Demolition underway. Position acquired. Niżej, niżej. Chcę, żebyście go osłaniali. This is Patton. What can I do for you? Okay. Borden. Hmm. Tymczasem Borden zbliży się i zobaczy, co tutaj teraz na nas wyskoczy. Structure destroyed. There's a second. Location is unattainable. Repairs underway. Yes, sir. Zbliżyć się tutaj. A już coś chyba tak już coś się zaczynało. Production facility on radar. All done. Who's next? Alien production facility detected. That location is unattainable. I've reached my destination. Alien production facility detected. Lazar here. I have a new radar band. Okay. Chyba tylko jedna ta. Yes, sir. Okay. Na latacze. Firebug coming this way. Alien production facility detected. Radar outpost detected. Target building under attack. Patrzę, nie jest blisko produkcja raci, więc już ją zniszczymy, to będzie. Well, just don't expect another. Red Walker heading right this way. Here they come. Small flyer moving this way. Here they come. Small flyer moving this way. One unit down. This is Elroy. Pani się zajmował. I've started demolition. Red Walker heading right this way. Here they come. Small flyer moving this way. Enemy destroyed. Taking damage. Hard and dead. I'm good. I have a flyer moving this way. Engaging hostile. Ah, yeah. What is it? Not bad. Not bad at all. Okay. Why, yeah, thank radar. You. Don't get too excited. Come, darling. Here they come. Small flyer moving this way. Enemy destroyed. This is Elroy. Starting attack. Here they come. Small flyer moving this way. Under attack. Shield holding. They're out there. Hard and dead. I'm good. All too easy. I'm making structure hits. Large walker on radar. Na razie idzie całkiem nieźle. What can I do for you? Hostile destroyed. Shield holding. Dalej. That was not easy. What a beautiful sight. Attacking building. Tak, Borden, wiemy o twoich schorzeniach, a raczej dziwnościach. Dobra, ty atakuj to. Ty atakuj to. Ty atakuj to. Okay. Borden here, commencing attack. Building destroyed. Oho, właśnie tego się obawiałem. The building is neutralized. Walker, no! The cannon's been fired. Get on to Central and warn them, Church. Captain, hurry up. You mustn't let it fire again. I właśnie to mówiłem. Miałem na myśli mówiąc, iż ta misja jest na czas. Mianowicie to dzieło strzela co 20 minut równo. Najwidoczniej już minęło pierwsze 20 minut. Pierwszy strzał... Okej, okay, jest źle. Drugi strzał jest bardzo źle. Trzeci strzał przegrywamy. Więc... Tak. Walker. Trochę się denerwuje tą sytuacją. This is Kenzie. Wiesz co, napięć spalto.
centrum dowodzenia nikomu nie zaszkodzi. Padło drugie źródło zasilania. Nasza wesoła gromadka przemieści się w poszukiwaniu trzeciego. A to jest gdzieś... O, tutaj lecą kable, więc... Jakoś tutaj... Jak już tam dojadł, to poszukamy dalej. Zostało to coś jeszcze? Nie, wszystko. Crocker dzielnie skawędruje dalej. Nasza drużyna powoli posuwa się w groźną zimę. Całkiem nad śmiesznie wygląda ten behemot od leczenia z taką zieloną skórką. Okej, dobra. Okej, sir. I chyba tutaj dojedziemy do ostatniego punktu. To już wydam rozkaz ataku. Kaboom! Awaiting new orders, sir. Production facility on radar. Red Walker heading right this way. Production facility? Red Walker? Mhm. Możemy mieć jeszcze troszkę problemów. Get under attack. Gdzie reszta jest? Tam pojechała. Lazar here, commencing attack. Watch out! Lars Walker coming this way! One unit down. Hostile unit under attack. Wiecie co, mamy ponieważ jeszcze trzy pociski, więc równie dobrze moglibyśmy już to zrobić tak stealthy, że można by to tak nazwać, czyli po prostu wziąć pumę, wjechać tam pumą. I po prostu zbombardować to miejsce, gdzie znajduje się trzecie źródło energii. Ono padłoby na dwa strzały. Ale to by było mało zabawne. Okej. Okej, zresztą znaleźliśmy już ostatnie źródło. Gdzie jest potem? Potem najpierw podejść do nich, dopiero potem będzie strzelał. And there's a third. I've commenced demolition. I've completed my orders, sir. Radar outpost detected. Nie wiem, gdzie się znajduje tutaj. Shit, tower's growing. I've started attacking the structure. Come on, yeah, suck, baby. I have a confirmed kill. I've started attacking the structure. Niestety nie wiem, gdzie jest tutaj produkcja energii. Więc może wyprodukuję sobie... Phoenixa, Ransom z Longbowem, klasycznie. I zaraz się tutaj przejedziemy. Roger that. Well done, mate. What? Thank you. Don't get too excited. Shit, tower's growing. Under attack, shield holding. Patton here, hostile down. This is Patton, structure destroyed. They're out there. I have commenced structure hits. Building down. I've commenced demolition.
Nie chcę żadnych radarów. What can I do for you? Azar here. Ty atakuj sobie. Roger to that. To. Coś? No dobra, jest spokojnie na razie. Production facilities? Aha, tutaj są. Ransom here. I've got fresh radar contacts. Dopiero się buduje. We got no chance if you don't sort your shooting out. Red bug heading this way. I have a confirmed kill. Patton here, attacking. This is Elroy. I found a bug power store. Target down. Ransom, you would be proud. This is Elroy. I found a bug power store. Red bug heading this way. Elroy jest chyba jakimś fanem Ransoma. I try. Let's do him. Hostile neutralized. Unit engaged. I've started attacking the structure. Too easy. Red bug heading this way. Attacking hostile unit. One unit down. I'm being attacked. Okay. Enemy engaged. Chyba nic więcej tu nie ma. Shit. Nodes growing. They're out there. Bitches. Attacking hostile unit. Bitches. Under attack. Borden here. Taking heat. Ransom, you would be proud. Not too shabby. Bitches. Your mama would be proud. Thank you. Let's do 'em. Target down. For the love of God, stop that. Red bug heading this way. Target under attack. I've engaged the building. Will somebody please put this fool on scavenging duty? To był dobry test. Już się cieszę, że go zatroniłem w tej misji. Okej, to ostatni. Ostatnia produkcja energii. Oraz ostatni cel do zniszczenia. Siódemka, atakuj mój cel. Atakuj mój cel. Kenzie, podleć tu, gdzie ja jestem. No dobra, poszło całkiem sprawnie. Chociaż mogło pójść gorzej. Ten trochę limit, ten 60 minut mnie trochę przerażał. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak długo wszelkie inne misje potrafiły mi zająć. Ale nowe zabawki są całkiem sprawne w niszczeniu obcych, więc poszło całkiem dobrze. Kenzie, anuluj rozkazy. Zrób coś pożytecznego. Wow, enemy structure destroyed. A, lubię tą gościwę. W sumie wszystkich ludzi z mojej załogi lubię. To zgrana zgraja. Ciekawych osobistości. Szkoda, że wszyscy ich żyją. No i właśnie ocaliliśmy. Ocaliliśmy ludzkość. Okej, dobra, jedziemy dalej. Okej, kapitanie, udało się zniszczyć największe zagrożenie w samą porę, ale mamy znacznie większy problem. Church, co się dzieje z wyspą? Kapitanie, jeszcze godzinę temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Od chwili odkrycia wyspa rozrasta się w niesamowitym tempie. Wygląda na to, że obecny wzrost głównych mas lądu zatrzymał się, ale odbieramy silne sygnały podobne do tych, które rejestrowaliśmy z kamienia kulturowego. Sygnały pochodzą z końca długiego kanału w pobliżu serca wyspy. Church, co oni planują? Myśleliśmy, że może to być rodzaj taktycznego odwrotu. Sposobność na wyniesienie kamieni kulturowych poza planetę i dostarczenie ich na otaczające systemy. Sposób, który ma ocalić stworzenia, może pomóc nam je zniszczyć na dobre. Walker, musimy je powstrzymać, ale nie sądzę, abyśmy mieli do dyspozycji broń, która jest w stanie poważnie im zagrozić. Jest jednak inne wyjście. To nie brzmi dobrze. Moglibyśmy wykorzystać urządzenia uszkodzone działa antyassemblerowe z wyspy, przymocować je do Anteusa i połączyć systemy działa z komorami tworzącymi krążownika. O nie.
zrobić gigantyczną bombę. Dokładnie, po dotarciu do serca wyspy oba systemy ustawilibyśmy na przeciążenie. Gdyby udało się nam je zsynchronizować, to do przeciążenia powinno dojść w chwili naszego przebicia na miejsce. Niszcząc w ten sposób zarówno ich, jak i Anteusa. Jest to jakiś pomysł. Mamy jakieś inne rozwiązanie? Żadnego. Kapitanie, jest to zakończenie, które planowaliśmy. Jeżeli będzie istniał cień szansy na ratowanie Ciebie i Twojej załogi, po wykonaniu tej misji spróbujemy to zrobić. To wszystko. No, nie jest to najszczęśliwszy koniec, jaki można by sobie wymarzyć. Ale dobra, zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiem dokładnie, za co się dostaje te wszystkie złote krzyże. Krzyż obsydianowy, Legia Honoru. Ktoś inny ma? Nie, Korlef, nie, Lazar, nie, Kenzie, nie, Crocker, nie. O, Masyn. Honorowe znaczenie obrony, ale to już miał. Baton. Kawaleryjski medal honoru, Ransom. Sinclair. Hemelda honoru piechoty miorskiej i odznaczenie inżynieryjne. Odznaczenie inżynieryjne to... A nie jest zbyt chwalebny. Okej, dobra. Więc przynajmniej wiem, skąd te pierwsze 5 dostać. To jest lotniczy krzyż zasługi za latanie, kawaleryjski za czołgi, medal honoru piechoty morskiej za salamandry i te inne, honorowe znaczenie obrony za tą stacyjkę obronną, znaczenie inżynieryjskie za rozwalanie, za inżynierowanie. Jeszcze są order święte rezerwy, srebrny krzyż połączonych zasług, legia honorowa, krzyż obsydianowy i złoty krzyż. I nie mam pojęcia, konkretnie żadnego najmniejszego pojęcia, jak zdobyć te rzeczy. Okej, dobra. Skończyły nam się już miejsca do zapisu. To będzie misja 20. Następna misja będzie ostatnia. Duże rzeczy się będą działy. No ale cóż, nie spoiluję więcej. Dziękuję wszystkim za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Na razie. There is a notion called terraforming that has held popular theoretical cachet for some time. It holds that given the correct level of technology, the potential is there to change the environment of another planet into one like our own. This is nothing the human race has yet been able to put into practice. It's never been considered that someone might do it to us. These central positions look less and less like somewhere a human could survive. They have been unterraformed.